Dzień dobry. Przygotowałem krótki filmik, w którym postaram się wytłumaczyć różnicę między chcę a potrzebuję. Zapraszam, wiem, że temat jest dość trudny, sprawia problemy dla większości osób. Przygotowałem na przykładzie bardziej dla kobiet, bo myślę, że cały blok jest bardziej skierowany dla kobiet, więc panowie, zapraszam do obejrzenia tego filmiku, ale wybaczcie, że przykład jest bardziej dla pani. A więc, jak odróżnić to, co chcę, od tego, czego potrzebuję, naprawdę? Więc najpierw pokażę przykład związany z tym, co to jest właściwie, że chcę. Czyli chcę czegoś. Dałem przykład torebki, że chcę. Pani kobieta myśli, że chce kupić. Mówi, że chcę kupić torebkę. I teraz jak sprawdzić, czy to jest chcę, czy potrzebuję? A więc, jeśli nie zależy mi na tej jednej torebce, jeśli za chwilę znajdę lepszą, tak? I jeśli moje życie nie zależy od tej torebki, nie mam jakiegoś ważnego spotkania, na które muszę przyjść z nową torebką, moja sobotnia noc się, nie wiem, nie zepsuje, nie będzie zrujnowana bez nowej torebki, to oznacza tak naprawdę, że jest to ta właśnie zwykła chęć. Można powiedzieć tutaj, żeby uprościć, pewien kaprys. Idę do sklepu, mam ochotę sobie coś kupić, więc wpadłem na torebkę. Ale to jest właśnie ta ochota. Więc zobaczmy, kiedy pojawia się potrzeba zakupienia torebki. Czyli mamy tą samą sytuację, czyli chcę czegoś, czyli co w tej torebki. I teraz, jeśli w najbliższym czasie mam ważne wyjście, czy to jakieś wesele, czy to jakieś spotkanie biznesowe, nieważne, ale jest to ważne spotkanie dla mnie i chcę na nim dobrze wyglądać, dobrze wypaść. I jeśli mam już gotowe ubranie i buty, wiem, jak pójdę na to spotkanie, to dużo, dużo wskazuje na to, że poszukuję brakującej do całego kompletu właśnie torebki. I jeśli ta torebka, tylko ta jedna, idealnie pasuje do outfitu, który sobie już przygotowałam, to można powiedzieć z dużą gwarancją, że to jest naprawdę potrzeba. Tylko teraz bardzo duże jedno wyjaśnienie, które powoduje właśnie rozróżnienie między chcę a potrzebuję. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, że potrzebujemy torebki. Za chęcią kupienia torebki, nawet tutaj w tym przykładzie, tak naprawdę stoją potrzeby. I tutaj wypisałem tylko kilka takich najbardziej oczywistych, że jeśli będę miała tą torebkę, będę miała cały wspaniały komplet, to tak naprawdę jest duża szansa, że moja potrzeba, czy dobrego samopoczucia, prawdopodobnie będę doceniona, czy to przez partnera, czy przez przyjaciół, będę czuła się atrakcyjna i będę po prostu zaakceptowana, czy sama siebie będę akceptowała, tak, to tutaj wszystkie to, co jest wypisane, to są właśnie potrzeby. Także ta torebka jest tylko narzędziem do zaspokojenia potrzeb. Także jeśli chcesz torebkę, to się zastanów rzeczywiście do jakich, za co, co idzie za tą torebką. Czy jest jakaś potrzeba, która rzeczywiście ta torebka zaspokoi, czy jest to tylko zwykła, powiedzmy, chęć odreagowania, mamy stresujący tydzień, to chcemy sobie coś miłego kupić. Także wtedy w tej sytuacji to jest właśnie chęć. A jeśli ta torebka wpływa na wiele ważniejsze aspekty mojego życia, mojej postawy, mojego szczęścia, to możemy powiedzieć śmiało, że jest to potrzeba. Także to tyle. Krótki filmik wyjaśniający. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam na blog, gdzie bardzo, bardzo dużo o tych właśnie potrzebach będę mówił. Dziękuję. Do zobaczenia.